Znowu przekroczono granicę. Powinniśmy o niej mówić. Agata Grzybowska nie przyznaje się do winy. Nie przyznaje się w jakimkolwiek stopniu do winy, powiedziała w rozmowie z reporterem Polsat News Agata Grzybowska, której przedstawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Fotoreporterka została zatrzymana w trakcie protestów w Warszawie. Tego, co się wydarzyło przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, jak i na komisariacie na Wilczej, nie mogę w żaden sposób komentować, zaznaczyła Agata Grzybowska. Nie jestem pierwszą poszkodowaną dziennikarką, jestem pierwszą, która została zabrana na komisariat. Znowu została przekroczona kolejna granica w Polsce i powinniśmy o niej mówić, podkreśliła fotoreporterka. Zostały przedstawione mi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Nie przyznaję się w jakimkolwiek stopniu do winy, zadeklarowała. Jak podkreśliła, mimo że relacjonowała wydarzenia m.in. z Majdanu, to nigdy nie była aresztowana jako dziennikarka. Kiedy wykonywałam swoją pracę, zostałam zaatakowana przez policjanta tylko dlatego, że robiąc zdjęcie, błysnęłam mu w twarz fleszem. Absolutnie nie przyznaję się do stawianych mi zarzutów, napisała Grzybowska. Sprawą zajął się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Inspektor Mariusz Ciarka, pytany w Polsat News o zatrzymanie fotoreporterki, powiedział, że ta pani naruszyła nietykalność cielesną policjanta, ona go uderzyła. Wówczas pamiętajmy, że żadna legitymacja dziennikarska nie zwalnia z odpowiedzialności. W tym momencie policjant nie może sobie pozwolić na to, powiedział.